Witam, jestem Peter, to jest 9. odcinek z gry The Walking Dead, a 4. z gry epizodu numer 2. W poprzednim odcinku powiedziałem to troszkę inaczej, troszkę źle. Teraz troszkę przywitałem się i o wszystko powiedziałem dobrze. I zapraszam do oglądnięcia 9. odcinka z gry. W 8. odcinku uciekliśmy z więzienia. Co ja mam z tym więzieniem? Uciekliśmy z pomieszczenia, w którym nas uwięziono. Nas, czyli Lee, Kenny'ego, Lily i Clementine. Śmierć poniósł w poprzednim odcinku Mark, no i Larry. No i Lily także uciekła. Tak, i jesteś właśnie w tym pomieszczeniu, w tych tajemniczych drzwiach, że tak powiem, które w poprzednim odcinku zwiedziliśmy. I zobaczymy, co tutaj mamy. Dobra. Tu dała krowy? Czy coś? Dobra, co tutaj mamy? 100 łowa w rozdziele. Swoje. U, jak się jeli to. Dobra, wiecie, że oni to jedzą? Ty musiał się dostać Clementine. Tak, tylko że gdybyśmy nie wysłali Clementine, to raczej byśmy tam gnili siedzieli długo bardzo. Dobra. O, paralizator. Działa. Przeda się. Dobra. Dobrze. Co my tutaj mamy? Nic, chyba nic, nie? Tu nic, dobra, co tu? Na pewno. Na pewno tutaj, dobra. Wanna, coś tam, coś tam. Dobra. Chyba nic tu już nie ma. Chyba, że krew tutaj chyba ciągnęli Marka. Prawdopodobnie. Nie, za fantastycznie to wygląda na pewno. Dobra, dzięki Kenny za ostrzeżenie, dobra. Sierp także chyba się przyda. Sierp czy... Nie, paralizator byłby chyba lepszy. Dobra, szkoda, że nie możemy wziąć dwóch rzeczy. Nie możemy wziąć sierpu i paralizatora. Ale sądzę, że paralizator się nam przyda troszkę bardziej, dobra. Okej, ruszamy. Dobra. Cicho. Powoli. Kurde, ma broń. Dobra. Musimy zrobić to tak, żeby nie zobaczył. Kurde, dobrze, że nas nie zobaczył. Chociaż powinien nas zobaczyć. Kurde. Wow. Uuu, skąd widział nas? Kurde, aha, dobra. To był fail. Dawaj. Wow, ogłuszenie, dobra. Paralizator, paralizator. Dawaj. Ej no.
Miałeś zemdleć ty, a nie ja. Weekend, dobrze. Bo wziął sierp, dobrze. Dobra, i po naszym przyjacielu. Właśnie, nie zgłosił się raczej. Zdecyduj o losie Daniego. I teraz oszczędzamy go czy nie? Ciężki wybór. Oszczędzić go czy nie oszczędzić go? No. Zabili Marka. Więc. Niestety. Sorry, Clementine, ale musiałem. Oni zabili Marka, powiedziesz, kurde. Mark na to nie zasługiwał. Okej. Trochę źle, że to widziałem, że co zrobiliśmy, ale no niestety. Dobra. Idziemy pomóc Keniemu. Mam nadzieję, że... mam nadzieję, jestem ciekaw, jaki będzie finał, na tej farmie. Z serialu finał był taki, że całą drużynę, całą grupę zaatakowało stado zombie. Nie wiem, jak zakończy się tutaj ten finał. Mam nadzieję, że także będzie fantastyczny. Zombie. Co to zrobił? Carly! Carly! Me? How? Where you been? You know. We heard screams as we were coming up to the house. Czuję waszą pomoc. Yeah, when you guys didn't come back, I figured something was up. What can we do? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Is everyone else okay? They still got Doc and Katja in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Dobra. I don't need to mamy plan. Carly ma pistolet, więc dobrze też jest. Ben nie ma nic, ale mam nadzieję, że też będzie pomocny. Nie wiem tylko, gdzie jest Kenny. No i nie wiem, nasz Lee idzie. Dobra, chyba już wiem, gdzie jest Katja, Duke, więc raczej chyba tak samo to będzie Ken. Dobra, idziemy. Dawaj, dawaj, idziemy, idziemy. Ach, tak sobie ukłamią. Wyczuła, że kłamiemy. Oj, to będzie chyba źle. Dobra. Dobra. To może być kiepsko. Puść ją. Spokojnie. Spokojnie. Nie chcę ci nic zrobić, ale jeśli będę musiał, to
będzie trudno. Puść ją. Puść ją. Kurde, i znowu, no. Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze raz. Teraz nie możemy zginąć, naprawdę, no bo to jest... Dobra. Musimy iść spokojnie. Dobra. Nie. Właśnie, pomyśl. Co tam jest? Mark chyba Mark, dobra. Dobra, spokojnie. Po co to, żebym mówił? Ja cię kręcę, nie no. Wiedziałem, żeby... Ja... Nie wierzę, ale... Ja nie wierzę, no. Nie wierzę. Oj. Nie no, do trzech sztuka, teraz musi się udać. Jeśli ta się nie uda, to nie wiem, no. Po prostu nie wiem. Idziemy. Dlatego się... Widzicie? Każda odpowiedź mówi coś, tak? Znaczy mówi. No. Tamtą odpowiedzią nas zabiła. Teraz tu powiedzieć coś innego i znów nas zabiła, więc. Więc musimy uważać na to, jak odpowiadamy im. Tam jest Mark, tak? Dobra, to jest Mark. Ciekawe, czy ona będzie szła do góry, czy ją złapie. Może wtedy uratujemy Katię. Zostaw ją, naprawdę, no. Zostaw. Nie jesteś już taka jak swoi synowie chyba, nie? To jak nie chcesz, no to... Pumś, no. Już blisko, dobrze. Idź do Marka, idź. Puść ją. Spokojnie. Już nic ci nie zrobimy. Dobrze. Dobrze. Udało się. Dobra, już chyba wiem, gdzie skany. Dup. Nie! Kenny! Zasadziliśmy już Marka. Zasadziliśmy naszego denerwującego Larego. Nie możemy teraz zasadzić jeszcze Kiniego. Dobrze, Carly. Uciekaj, Duke, dobrze. Nie! Dobrze, udało się. Ale... Dobra. Oho, nie za bardzo o co nam chodziło. No dawaj, wstawaj, Liz, wstawaj. Uo, hoho, wrestling. Walki w klatkach. O nie. Nie ma się dobrze. Nie, dasz radę, nie. Dasz radę.
strzelaj! Strzelaj, Lee! Strzelaj! Strzelaj! Dobra, teraz my. No. Raz, jeden, drugi. I kolejny. I kolejny. Lejem go. Patrzą się, jakbyśmy nie wiem co robili. Dobra, starczy. Chyba ty. Powiem prawdę, tak? Właśnie to zrobiliśmy. Idziemy. Oszczędzamy siebie. Oszczędzimy Andiego. Sam i tak już bez sił, on już nie ma. Oj, i generator padł, więc. Uciekaj lepiej, Andy, bo. Dobra, idziemy. Wystawiamy go. Niech tam leży. Niech sobie zombiaki zrobią obiad z niego, jak oni robili sobie z naszych ludzi. Z Marka. Na przykład z Marka. Ale widzicie. Finał teoretycznie jest taki sam, jak był w serialu, czyli farmę zaatakowała ekipa zombiaków. Ekipa. Grupa dużej ilości zombiaków i... No i tylko troszkę inaczej to wyglądało, ponieważ serial troszkę bardziej... No... Bardziej inaczej to wyglądało, cały drzewa się rozleciała, a potem znaczy, że wszyscy uciekli w inne strony, ale na szczęście się odnaleźli. Tutaj wszyscy są razem bez... Wszyscy są razem i cali i bezpieczni, więc mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że uda się nam dotrzeć tak, jak jesteśmy teraz. Czyli całą naszą drużyną będziemy ciągle razem. Tak. Managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah, I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something. Dzięki. Dobra, dzięki Karolina. To jest właśnie kamera. To Karolina nam dała z kamerę, którą znaleźliśmy wtedy, gdy poszliśmy razem z Danim szukać obozu bandytów. Znaleźliśmy tam jakąś Jolay, czy jakoś tak, nie pamiętam, jak ona miała na imię. I tam była także kamera. Ciekawe, jak się człowiek Kenny. Jesteśmy z tobą, Kenny. Jesteśmy z tobą. Tak, trzymaj się blisko. Mam nadzieję, że nie będzie nam miała właśnie za złe, że... Musiałeś to oglądać.
Jaki dźwięk? Jaki dźwięk? Nie no, żeby tylko nie przyciągnął zombiaków. Jak... Jakby... Alarm jakiś, nie? Jest i auto. Ciekawe, czy po pierwsze ktoś tam jest, po drugie, czy auto to działa. Właśnie, czy znajdziemy tam coś ciekawego i znów nie strzelacie, chcemy pomóc. Zapytałem się, czy ktoś tam jest. Dobra, podejdziemy powoli tutaj, na przykład wyświetliło się w lewym górnym rogu. Gdybyśmy podeszli powoli do wozu. Jakie zapasy, loho. Świetnie, mamy, świetnie, świetnie, świetnie. Dobra, więc z głodu raczej nie zginiemy. Gitara. Dobra. Jak nie wszystkich, co ty? Kolejny. A jeśli nie wrócą, to te całe życie jedzenie się zmarnuje. Clementine, i ty też przeciwko nam. Nie, musimy to wziąć, musimy jakoś przeżyć, wiesz. Who says it's your decision to make? Hey, we don't have time for this shit. Like it or not, we need this food. Now get over here and open the trunk, Lee. Tak. Kenny ma rację. Musimy wziąć to jedzenie, żeby przetrwać. Bez niego nie przetrwamy. Zbyt długo. It's locked. No shit, I already tried that. But I heard you take the keys from up front. Właśnie, mamy kluczyki. Dobrze, Ken mówi. Dobra. Co tu mamy? Zapasy. Zapasy, dobra. Bierzemy sobie. Tu wszystko weźmiemy. Dobra, proszę bardzo, trzymaj. Jeszcze więcej żarcia. Trzymaj ktoś. Kto teraz? Lili, trzymaj. Dobra, co to tu jeszcze? Zapasy. Czemu tamtego czemu nie możemy wziąć? Dobra, co tu, możemy coś jeszcze... O, dobra. Dobra. Właśnie myślałem właśnie tylko, że tego właśnie nie będziemy mogli wziąć, ale jednak możemy, dobra. Trzymaj, Ben. I o, bluza z kapturem. Chyba w rozmiarze Clementine. Tak, na pewno będzie lepsza niż ta bluzka. Oj. Teraz jest twoje, czy przychowaj to? Dobra. Coś jeszcze mamy? Dobra. Chyba wszystko. No, zadowolona nie jest za bardzo z tego, że wzięła tą bluzę. Dobra. Mamy wszystko, mamy kamerę działającą, mamy już baterię z krótkofalówki. Ciekawe, co tam było na tym nagraniu. Dobra. Jest i Mark, i nasze Lary. Tych, których niestety już nie ma. Nie ma ani z nami już, ani Marka, ani Larego. Oto i my. Gdzie była Lili? James Bart, Linda, and all y'all fucking sickos from the
No dobra. Jest na ta Jolit, Joalet, coś, nie, ale to gramy. Bo Jolit. Tak. I to jest chyba koniec naszego drugiego epizodu gry The Walking Dead, czy nie? Tak, no niestety, kończymy drugi epizod gry The Walking Dead. A oto i mały fragment, co wydarzy się w trzecim odcinku. Mam nadzieję, że będzie także fantastycznie, jak był ten drugi. Kto to był? Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Ło, coś się stanie. A trzeci epizod będzie miał nazwę Przed nami długa droga. I oto jest to, co będzie. Dobra, a teraz nasz taki mały. Tak, znaczy no teraz taki mały nasz status. Co tu się stało, dobra. Dobrze. Już. Dobra, że jestem troszeczkę słaby, że tak powiem, z angielskiego. Dobra, i tylko. Shot Jolene. Kto nie chciał zabić chyba Jolene, się, że. Tak, znaczy dobrze, no to tak myślę. To 87% nie powstrzymało danego przed chyba zabiciem Jolene. Chyba, niestety pewien, no ja niestety nie znam angielskiego, więc no mogę się mylić, jeśli chodzi o to. Mam nadzieję, że nie będzie z tego jakichś wielkich zażaleń. 31% tak samo jak my nie pomogło Laremu. Killed both of the John Brothers. I 82% chyba, jeśli dobrze widzę, zabiło jednego z braci z farmy St. John. Dużo osób widać zabiło, no dobrze. Stole fought from the car. Dobra, czyli 55% tak samo jak my wzięło jedzenie, by przetrwać. Nasz survival. No i Trumpet David's leg off. To jest chyba. Ile osób chyba, nie wiem. Nie wiem. Mi się zdaje, że to chyba zabicie Davida, ale nie wiem. No i co? Dobra, na to się kończy ten nasz emocjonujący drugi epizod gry The Walking Dead. Mam nadzieję, że trzeci widzieliśmy tam mały taki mały trailer. Co będzie? Co się wydarzy? Widać, że się wydarzy. Widzimy jedno, że będziemy chyba w motelu. No i będziemy chyba będziemy z tego motelu uciekać, bo widzieliśmy tutaj w trailerze, że będziemy jechać pociągiem. Co się wydarzy? Zobaczymy. No, widzieliśmy także, że będziemy jechać gdzieś naszym kamperem. Zobaczymy, co będzie w trzecim epizodzie. Dowiemy się już niedługo. Gdzieś myślę, że za parę dni będzie pierwszy odcinek naszego trzeciego epizodu, a ja się teraz żegnam się z wami.
I kończę ten ostatni odcinek drugiego epizodu ponownie. Nie będę się już więcej powtarzał. Na razie zostawiam tylko jeszcze tutaj takie małe końcowe napisy. Na razie.